life for ire. Witam serdecznie, jestem Bartu, zapraszam na 12 materiał. Porozmawiamy tutaj troszkę z Karaksem i z Feniksem. Pochodzimy po statku i zaraz rozpoczniemy kolejną misję. Razem stawaliśmy ramię w ramię. Nasze ostrza niezliczone razy płonęły w ogniu walki. A teraz przewodzisz Protosom. Na samą myśl o tym przepełnia mnie duma. Pozostali sędziowie i członkowie klanów Nerazimów wybrali mnie, abym reprezentował hierarchię. To dla mnie nadal wielki zaszczyt. Tassadar również musi być dumny. Tassadara nie ma, Feniksie. Poległ dzielnie, poświęcając się dla swego ludu. Ocalił nas od zagłady. Co? To niemożliwe. A Ajur również wpadł w szpony zergów? Tak. Jak długo przebywałem w zastoju? Kiedy stałem się tym dragonem? Czy słyszałeś o programie czyścicieli, Feniksie? Oczywiście. Replikacja największych umysłów templariuszy. Niebezpieczne machiny, które należało wyłączyć. Wyłączono je, ale nigdy nie zaprzestaliśmy badań. Dalej szukaliśmy sposobu na replikowanie największych z templariuszy, aby wykorzystać tę starożytną technologię. Dlaczego mi to mówisz? Toczymy wojnę, jakiej świat jeszcze nie zaznał. Będziemy cię potrzebować w nadchodzących dniach. Być może czyścicieli również. Zatem moje ostrza należą do ciebie, przyjacielu. Już się nie mogę doczekać. Jak się sprawdza Feniks w walce? Czyścicieli prześcigają technologicznie dzieła naszych poprzedników. Proces replikacji pozwala na dokładne odwzorowanie osobowości jednostki. Osobowość Feniksa może być niemal zgodna z pierwowzorem. W jakim stopniu? Z dokładnością do 99%. Istnieje więc szansa na odchylenia. Doprawdy minimalna. A w rzeczywistości na ile różnic w decyzjach się to przekłada? Kim byłbyś, gdybyś dokonał w życiu innych wyborów? Bacznie obserwuj Feniksa. Jeśli ma nam pomóc, chcę wiedzieć, kim jest. Dobra. Jesteśmy w rdzeniu solarnym. Okej, czekajcie, zobaczymy, czy nam się tutaj uda jakieś punkty przydzielić. Tylko wiecie co? Jedna rzecz mnie tutaj interesuje. Jak ja sobie to wezmę, tą umiejętność, to de facto albo będę mógł tej używać, albo tej. Czas odnowienia 60 sekund. Nawet nie mam 50 punktów. Dobra. Czego to zablokowane cały czas? No dobra, pewnie się odblokuje później. Zdobyliśmy nową technologię robotów wsparcia do oceny. Wartownik. Ok, przywraca osłony dwóm jednostkom sojuszniczym jednocześnie. Aha. Zmniejsza obrażenia otrzymywane przez pobliskie jednostki sojusznicze, a tutaj zwiększa siłę ataku oraz szybkość ruchu jednostek sojuszniczych. Transformuje się, aby wytwarzać pole energetyczne. Powiem wam, że to chyba lepsze nawet jest. Siła ataku i szybkość. Ale chyba to lepsze jest. Dobra, niech to zostanie. Okej. Ponowny widok Feniksa wprawia mnie w zakłopotanie. Czuję smutek zamiast radości. To smutne, że wojownik taki jak Feniks poległ z ręki królowej ostrzy. Ten replikant nie jest Feniksem. Ale przypomina ci o stracie, której doświadczyłeś. Jego głos, myśli, sama obecność bardzo wyraźnie przywołuje nasze wspólne wspomnienia. Instynkt podpowiada mi, że to mój przyjaciel, ale logika temu przeczy. My, Nerazimowie,
Często zadajemy sobie pytanie, czy jesteśmy sumą naszych doświadczeń, czy czymś więcej, prawdą, która drzemie w nas samych. Z czasem przekonamy się, czy w Feniksie drzemie prawda, czy jest jedynie nieudaną kopią. Dobra. Hierarcho, teraz pojmuję wielki schemat myślenia Xel'Naga. Postrzegają energię, esencję i informacje jako jedno. Wszystko się przenika, wszystko ulega zmianom. Zatem odkryłeś informacje, które Zeratul dostrzegł w ogniwie? Tak. Z tego, co rozumiem, doprowadzi ono nas na Ulnar. Ulnar? To mityczne miejsce. Świat z naszych legend. Ojczyzna Xel'Naga. Sądzę, że ogniwo ujawni jej położenie. Pokaż mi, Karaksie. Tak potężnych sił. Obawiam się, że zawiodłem, Hierarcho. Nie wierzę w to, Karaksie. Powiadają, że Xel'Naga pochodzą z miejsca, w którym nie może istnieć życie. To pokrywa się z proroctwami Zeratula. Wkraczamy tam. Rozpocznij przygotowania. We go. Startujemy. Zeratulu, wielu miało cię za szaleńca. Lecz ponownie pokazałeś nam wszystkim prawdę. Ogniwo prowadzi nas do szczeliny altariańskiej. Do ojczyzny Xel'Naga. Ulnaru. Moim przeznaczeniem jest kontynuować twoje dzieło. Obudzę Xel'Naga i oddam cześć twojemu dziedzictwu. Dobra. No dobra, dotarliśmy do celu. Czas rozpocząć misję. Sensory włóczni Aduna zlokalizowały prawdopodobne wejście do świątyni. Nasze statki są gotowe do wyruszenia na twój rozkaz. Dobra, czekajcie, co my tu mamy zrobić? W misji Świątynia Zjednoczenia zniszczy olbrzymi pryzmat nadprzestrzenny w czasie poniżej 10 minut. O kurczę. W misji Świątynia Zjednoczenia na normalnym poziomie trudności przejmij kontrolę nad niebieską barierą w mniej niż 6 minut i utrzymaj ją. Kurczę, na czas misja. Nienawidzę takich. Tutaj znajduje się miejsce spoczynku Xel'Naga. Jeśli chcemy ich obudzić, musimy znaleźć sposób, by otworzyć wejście. Wielka sukcesorko. Co wiesz o świątyni w czeluściach pod nami? Tylko to, co mówią mity, legendy. Tutaj na Ulnarze wybrane rasy dostąpią wyniesienia. Sama ich obecność otworzy przejście. Sądzę, że te niebiańskie bariery są kluczem. Nasze wojska powinny je zająć, jeśli chcemy, by dalsza droga stanęła otworem.
Hierarcho, Taldarimowie są tutaj. Przejmują kontrolę nad niebiańskimi barierami. Dobra, to tą niebiańską barierę mamy przejąć w ciągu 6 minut. Głos wyraził się jasno. Świątynia ma zostać zamknięta. Dopóki kontrolują barierę, tajemnice świątyni pozostaną przed nami ukryte. Wojownicy, zaatakować wroga i zająć barierę. Nie pozwolimy, żeby Amon wygrał tak łatwo. Dobra, szybko. Co? Ja już sobie tu zacznę budować to. Niewystarczająca ilość minerałów. O kurczę, tutaj nie mam tego. Ajajaj. Nasze gwiezdne wrota mogą już wzywać Feniksy. Te myśliwce są niezwykle mobilne i skuteczne. Potrafią atakować wrogów z dużej odległości. Tutaj mamy to pierwsze. Niebiańską barierę. Mamy 6 minut. Mam nadzieję, że chociaż raz skorzystamy z tego. Czego to się nie produkuje? Aha. Nie, minerałów nie mamy. Go, 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 go. Dobra, szybko to wybuduję. Czekajcie, czy my tu możemy coś w międzyczasie zebrać, co nam pomoże tutaj, przyspieszy. Możemy bazę wybudować, dobra. O, jest tutaj, dobra, coś. Cholera. Chcecie jedną jednostkę, czy miałem? Służę, póki co. Dobra, na razie tutaj średnio, tutaj z chodzeniem. Właściwie 2 na 54. Ulepszy uzbrojenie powietrznego poziomu, cholera. Czyli mamy tutaj podwójne ulepszenia dla jednostek latających i lądowych. 6 minut. Muszę, kurczę, za chwilę atakować. Ja nie, a mam tutaj, dobra. Kurczę, wartownik kosztuje aż 100 gazu. Wykorzystaj moje umiejętności. Zaraz tutaj zaatakujemy tą. Bardzo mądrze. No, ja mogę atakować. Dobra, tylko powietrze, powietrze. Moje życie za Ajur. Czas na bitwę. Dobra, szybko tu budujemy to. Nasi wojownicy pomogą nam zająć barierę. Pole nadprzestrzenne aktywne. Wypełnię polecenie. Jestem jądrem ciemności. Dobra, żona. Jakąś tam małą armię. Tu się przydałoby trochę tych wybudować. Na wszelki wypadek. Się muszę wrócić. Bariera jest już ma. Wzorce
energetyczne wskazują, że kiedy zajmiemy pozostałe cztery, świątynia się otworzy. Ajajajajaj, atakują. Gdzie kryje się? Ulepszenie zakończone. O! Powiem, że tak jednak to dobry pomysł. Z tym budynkiem do ulepszania. Czekajcie, muszę sobie to wybudować jedno. Ja muszę to cholera utrzymać. Dobra. Pewnie tutaj trzeba jakąś tam małą armię postawić. Albo trochę wieżyczek. Dobra. 150. Kaldarimowie wysłali olbrzymi pryzmat nadprzestrzenny. Jeśli stosują rdzeń podobny do naszego, to ich reaktor składa się z czystego solarytu. Jeśli możesz, zniszcz pryzmat i zdobądź reaktor. Wzmocnij nasze rdzenie solarne. Czekajcie, bo tu mamy nawet osiągnięcie chyba związane z tym. W czasie 10 minut. To ja muszę kurde latające jednostki budować. Ajajajajaj. Ciężko to będzie zniszczyć, no ale kurczę, muszę dużo tych myśliwców stworzyć. Czekajcie, no może w takim razie tam nie będę aż tyle Ciężko ten pryzm będzie atakować. W ciągu 10 minut przejąć. Nie dam rady. Jestem głodny. Nie damy rady tego zrobić na 100%. On za daleko to nam lata, cholera. Potrzeba więcej wyspanu. No niestety tego osiągnięcia chyba nie zdobędziemy. Portacja przebiegła pomyśl. Służę póki co. Nie wiem, czy warto atakować, czy nie. Ten statek się przemieszcza z jednej strony na drugą. Się z bazy wroga. Musimy skupić się na niebiańskich barierach. A, to baza wroga. W jedności siła! Poruszamy się niezauważeni. Na atak! Ulepszenie zakończone. Czyli dupa, tu jest główna baza. Tu pewnie też. Przestrzenne aktywne. Jestem głosem zaćmienia. Całe 2 minuty. Za honor. Jestem jądrem. Wykorzystaj moje umiejętności. No niestety chyba się nam nie uda tego zrobić osiągnięcie. Uciekł nam cholernik. Gdzie kryje
swoje życie za Ajur. Ajajaj. Szkoda. Chcę już zaatakować. Poruszamy się niezauważeni. Ale to był błąd. Cholera. To był duży błąd. Osiągnięcie nie zdobyłem. Straciłem dużo armii. Ajajajaj, jeszcze sobie gry nie zapisałem. A to 10 minut od tego, od momentu, kiedy się pojawił, czy 10 minut od momentu rozpoczęcia gry, bo to też jest ważne. To było tutaj. Otóż. A teraz na spokojnie będziemy się tutaj rozbudowywać. Ulepszać tutaj statki powietrzne. Ja muszę sobie tutaj bazę przejąć, żeby to przyspieszyć. Mamy kurwa 2000. Czas na bitwę. A nie, wróci. Niech to wróci. Ja bym używał może tych ataków z orbity od razu, to może by się coś tam udało. Pylon i cztery jednostki otrzymujemy. Naprawdę fajna sprawa, przyspiesza strasznie tutaj rozbudowę. Wyraź swą wolę. Teleportacja przebiegła pomyślnie. Jeszcze jedną bramę by się przydało zbudować. Moje życie za Ajur. To to mam już. Robotycznych, no ale to możemy też wybudować. Teleportacja przebiegła pomyślnie. Skubań zaatakował. Otchłań zionie chłodem. Potrzeba więcej wyspanu. Nie wiem czasem, czy na początku nie powinniśmy tutaj tej bazy przejąć. A zaraz na samym starcie. O, anihilator. Wyprodukuję jedną jednostkę, zobaczymy co to jest. 150 sztuk potrzebujesz, ale patrzcie, dwa razy można ulepszać budynki. Moje życie za Ajur. 150 kurde gazu nie ma.
Aha, bo ja zamiast kudę tej umiejętności zbierania wespamu wziąłem ulepszonego Nexusa. Aż dobra, trudno się mówi. Teleportacja przebiegła pomyślnie. Moje życie za Ajur! Adun Torinas. 300 punktów życia. Jestem ją. Walczę dalej. 22,54. Jestem głosem zaćmienia. Moje życie za Ajur! Dwa pancerza. Może być w miarę. Co, dobra, ruszamy. Będzie jak mówisz. Jestem tu, w mroku. Jesteśmy jednością z cieniami. No dobra, tutaj sobie postawimy. Miejcie się na baczności. Sługi Amona spróbują zająć barierę. Czekajcie, ja muszę tutaj się w takim razie przenieść. A, to tą barierę. Cholera, muszę z tego skorzystać. Jestem tu w mroku. Moje życie za Ajur. Ej, czego oni tu lecą? Dobra, kurde. Wróć. To jednostek gazu. Ten anihilator to ma zasięg 6. Trzeba te ulepszenia szybko produkować. Jestem tu w mroku. 175. Jestem jądrem ciemności. Dobra, jeszcze wykorzystaj moje umiejętności. Dwa przejęcia i... Jestem tu w mroku. To na ty... Pryzmat nad przestrzeni musimy zlikwidować. Do dnia zagłady. Jestem jądrem ciemności. O, czołg można podnieść, ale czad. Cholera, czekajcie, chyba muszę tego użyć.
Ja muszę jeszcze tą barierę utrzymać, żeby zdobyć achievement. Więc to też trzeba mieć na uwadze. Wykorzystaj moje umiejętności. Ale chyba gra nas informuje. Jestem głosem zaćmienia. Jestem jądrem ciemności. Azul du Templari. Jest wzywasz mnie. Jestem tu w mroku. Dobra. Wróg przejął jedną z barier. Kurwa, osiągnąć. Ale dupa, drugie osiągnięcie nie zdobędę. Ale shit. Moje życie za Ajur. A, żem kurwa zjebał. Ja pierdziel. Szlak by tu trafił. Czas na bitwę. Anan Porgal. Moje życie za Ajur. Ajajajajaj. Tragedia, wam powiem. Moje życie za Ajur. Tu jakaś armia jest, tutaj możemy coś wysłać. Tutaj. Wieżyczki przydałoby się budować tam. A tutaj nie ma już tego pylona. A, ale shit. Dobra, kurde, pieczone. Jak nie urok, to sraczka. Teleportacja przebiegła pomyślnie. Nie wiem, czy jest sens. Sens atakować tu przeciwnika. Tragedia. Teleportacja przebiegła pomyślnie. Tak, jestem tu w mroku. No a teraz tutaj pójdziemy na to. Mam nadzieję, że nas tutaj nie zaatakują. Sobie wezmę tu jednego pylona. Próbnika znaczy się. Postawiłem tu jest 5 wieżyczek. Dobra. Moje życie za Adun Toy. Nie, czy nie za mała armia, ale weźmy jeszcze tych. I tych. O cholera, wróg się zbliża. Shit, ale mam armię na szczęście, dobra. A się kurde, dziwię, dlaczego tutaj nie mam tych. Więcej wyprodukowanych. A, tutaj idzie wróg. Chociaż.
Oh shit. Ja pierdzielę. Szlak. No nie wierzę, kuźwa, dwa te straciłem, no fuck. Stójcie powoli. Wykorzystaj moją umiejętność. Kluczem też do zwycięstwa jest tutaj te ulepszenia. Jesteśmy jedno. Jesteśmy Jestem jądrem ciemności. Jestem głosem zaciemnienia. Agresywnie gra przeciwnik, niestety. Dobra. Hierarcho, zajęliśmy wszystkie 5 barier. Przejście się otwiera. Siły Amona się wycofują. W świątyni wyczuwam jedynie wielki spokój. Zatem udało nam się. Niedługo przekonamy się, co przyszykował nam los. Ej, kurczę, myślałem, że jeszcze będziemy mogli zaatakować ten pryzmat. Ale misja wtopa na całej linii. Zero tutaj za zadanie dodatkowe. Nic, będę musiał sobie chyba wczytać tą misję i zagrać jeszcze raz już tak jak należy. Obawiam się, że włócznia Aduna nie zapewni ci wsparcia wewnątrz świątyni. Zachowaj ostrożność, hierarcho. Moi drodzy, kończymy materiał. Dzięki za uwagę, to byłoby na tyle. Pionka. Nara, hej.